kochani. Mój znajomy, który miał wątpliwości, czy kobieta kocha jego, czy jego majątek, niemały zresztą, żył przez dłuższy czas w wątpliwościach, aż mu opowiedziałem pewną prawdziwą zresztą, prawdziwą historię o innym moim znajomym, który był bogatym człowiekiem, nawet bogatszym od tego znajomego numer jeden. Znajomy numer dwa był bardzo, bardzo bogaty i zakochał się w pewnej kobiecie. I tej kobiety nie mógł zdobyć, bo ona go nie chciała. Znaczy kochała, ona go kochała nad życie. Znaczy szalenie go kochała. Może nie nad życie, ale szalenie go kochała, ale go może nawet kochała nad życie, ale nie nad rozum, bo nie była na tyle głupia, żeby się z nim związać. Ponieważ znajomy, bogaty znajomy numer dwa miał jedną maleńką wadę, która w jej mniemaniu była ogromna. Był uzależniony mocno od alkoholu. I kobieta, w której się zakochał, znajomy numer dwa, uzależniony od alkoholu, po prostu mu wyjaśniła, że ona nie jest zainteresowana być z kimś, kto jest uzależniony od alkoholu, gdyż może się tak zdarzyć, że on się upije zbyt bardzo, żeby potrafić prowadzić samochód i może zginąć w tragicznym wypadku samochodowym, a ona wtedy zostanie z zupełnym zerem i dodatkowo z długami, niezależnie jak on jest bogaty. Co jest zresztą potwierdzeniem historii numer 3. Jak bardzo bogaty facet zginął w wypadku samochodowym pod wpływem alkoholu i jego żona nie dostała żadnego odszkodowania, a jeszcze miała do spłacenia długi. Ale tę trzecią historię to wam nie będę opowiadał w szczegółach. Druga historia też jest bardzo ciekawa, też jej nie będę opowiadał w szczegółach. W każdym razie przekonał znajomy numer dwa, przekonał swoją miłość, wielką miłość, w której był zakochany, żeby ona jednak się z nim związała na stałe węzłem małżeńskim i żeby produkowali rodzinę, żeby produkowali dzieci i żeby produkowali szczęście w dużych ilościach. Jednakże ta kobieta była na tyle mądra, że powiedziała chętnie, pod warunkiem, że wszystko co masz przepiszesz na mnie. I teraz, kochani, uwaga, uwaga, czy jeżeli kochasz swoją ukochaną kobietę, to czy jesteś gotów bez mrugnięcia okiem przepisać na nią cały majątek bez wyjątku, w przekonaniu, że ona cię kocha tak bardzo, że jeżeli będzie miała wszystko, co do ciebie należy, to nadal jej będziesz potrzebny. I to jest dylemat niektórych mężczyzn, którzy wiedzą, że bardzo kochają swoją narzeczoną lub małżonkę, ale nie są gotowi przepisać wszystkiego, gdyż się może okazać, że jak kobieta będzie miała wszystko, to on już nie będzie potrzebny. I teraz uważam, że z punktu widzenia matematycznego facet ma rację. Jak kobieta ma wszystko, to facet już nie jest potrzebny. Mówimy tu o majątku, mówimy tu o rzeczach materialnych. Czyli żeby kobieta była z facetem i on jej dał wszystko, to ma to dotyczyć nie tylko rzeczy materialnych. Kobieta może się przywiązać do faceta na jakiś czas, również wtedy, kiedy on nic nie posiada. No, i materialnie, ale ma posiadać coś bardzo, bardzo cennego. Na przykład serduszko, albo materiał genetyczny, albo coś
innego cennego, co im więcej się daje, tym więcej się posiada.